Dobrze. Ręka, ręka. Mocniej ręce. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na drugą nogę to samo. Jeśli to będziecie oczywiście szybciej robić. A! No przystałem w prawo. Ręka, ręka, dawaj. Mocno ręce. Dobrze. Ręka, ręka. I na brzuch. Teraz na brzuch kopnięcie, na gedan. Dobrze. Jedziesz. Mocniej ręce. Dobrze, mocniej ręce. Dobrze. Teraz będzie... Jezu. To jeszcze spróbuj. Tylko nóg nie pomyl, bo to sam... Dobrze. Dobrze. O, bardzo dobrze. Poczułeś? No nieźle. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze. Jedziesz. Jedziesz. Dobrze. No panowie, wchodzą wam same kopnięcia za 3 punkty, muszę wam powiedzieć. Dobrze. Ma klatkę odsłoniętą, uderzasz tam, gdzie jest dziura. Dobrze. Możecie troszkę siły dołożyć, nie do rąk, tylko do nóg. Low kicki chciałbym dobre zobaczyć. Te nogi, które żebyście widzieli, nogi. No trudno. Nikt nie powiedział, że będzie miło. Dobrze. Byle kopnięcie doszło. Dobrze. Dobrze. Delikatnie. Tutaj ćwiczymy technikę. Jest. Staruj się, Igor, żeby... Staraj się, żeby to kopnięcie dochodziło, Igor. Dobrze. Ręce, Igor, mocniej. Dobrze. Szymon, bardzo dobrze. Stop, stop. Ja jeszcze pokażę, jak się blokuje. Coś wam pokażę. Nie przepraszać się, tylko nie mocno. Możecie też w bok kopać. Jeżeli możesz wyżej kopnąć, to możesz kopnąć wyżej. Dobrze. Seriami. Ale ty nie czekacie. No jeżeli Szymon się namyśla, no to ty kopiesz po prostu. Nie ma co myśleć. Macie cały czarny kwadracik do dyspozycji.
Nie bijemy się, nie bijemy się. Dobrze, co? Co? Może dorobimy się. Dobrze. Bez skoku, nie będę skoku. Możecie troszkę mocniej? Nie. Troszkę mocniej możecie. Na pumnikę też musicie być przygotowani. Czy mam bardziej w kolanie zginaj? Widzisz. Dawaj. Dobra, idziecie. Jeden ty, jeden on. Tylko nogi. Raz, Szymon. Raz, Igor. Dobrze, raz, Szymon. Dwa, Igor. Dawaj, zrób tak, żeby Szymon poczuł i za chwilę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Szymon nie blokuje się ręką nożnych akcji. Ręka nie schodzi niżej, poniżej pasa, ręka nigdy nie schodzi. O to chodzi właśnie. Lewa i prawa. I teraz robicie tak, że idzie low kick. Low kick na brzuch. Dobrze, możesz wyżej, ale szukasz dziury na brzuchu i nie wychodzicie poza powierzchnię. Walczycie na jednym kwadraciku, bo widzę, że macie tendencję do szukania dystansu. Bliżej mamy, dobrze, jedziesz. Dobrze. No dobra, teraz jest bardzo dobre kopnięcie. Szymon, ty się przyglądaj. Możesz trochę mocniej, nic mu się nie stanie, a ty nie blokuj mu kolanem. Ty w goleń atakuj, mocniej. On to przeżyje. Chodzi o to, żebyś ty poczuł, jak to jest. Dobrze. Ciosy ręką mają być mocniejsze. Głowa ma być tak jak ty, jest bardzo dobrze. Dobrze, ty się przyglądasz, Szymon. Tak to ma wyglądać, bo zaczyna do... Wiesz. Ty nie blokujesz, nóg nie blokujesz. Musisz się dać trafić, bo on musi wyczuć. I od wewnętrznej. Tak samo na brzuch. Próbujesz mu trafić w brzuch. Dobrze. Jeżeli robisz serie ręczne, to robisz po dwa ciosy. Może być w bark też uderzenie. Zmieniasz pozycję, w każdym razie nie wychodzicie, a ty się, Kamil, też okręcaj na polu walki, w lewo albo w prawo. Dobrze. Chodzi o to, że... I walczymy z seriami. To znaczy dwa ręce, ręka, noga. W golenie, Igor, w nogi, w łydki, dobrze. Teraz robisz dwa razy ręce i tylko golenie. I do 40. Powoli. Powoli. Dobrze. Słuchajcie, zabieramy się za trening, bo nam nasz sparring partner stygnie, a płacone ma na godzinę, kurde. On się nudzi teraz, biedny. Dobra. To ostatnie podejście. O, cwaniaczku, dawaj. Ostatnie podejście do rozgrzewki. Jedziesz. To zrobię tak, żeby się nie wstydzić. Masz maksa? Siadłeś na dupie? A ty się nagrywa? Siad. No ale... No dobra, bądź. Na górę. Wypchaj biodra, wypchaj biodra. Dobra. Tak. Na 2-3 stopnie jeszcze brakuje. Jedziesz. Wiktoria, dobrze. Dobrze, powoli. Głowę do przodu. Na żabę jeszcze. Przyszedł nasz tajlandzki sparring partner. My go prawie zabiliśmy, więc spoko. Słuchajcie, mamy dzisiaj trening, trwa półtorej godziny. Ściągnąłem wam z Tajlandii prawdziwego nordyckiego sparring partnera. Zaraz tutaj przyjdzie.
jest cięższy od was o 15-20 kilo. O 20 kilo. Wyższy jest od... Wyższy jest od was o ile? No jakieś 30, nie, 20 parę centymetrów. Prawdziwego nordyckiego fightera. Jak on się nazywa? Kamila. Tak? Także będziecie mieli szansę zademonstrować swoje umiejętności dzisiaj. Tak? Tak, można. Muszę wam, chłopaki, powiedzieć, że Urama Washigeri najbardziej punktowane kopnięcie na turniejach dziecięcych, takie najbardziej te klasyczne, macie opanowane no, na 99%. Ja jestem w szoku po prostu. No, na Kamilu. Kamil jest wyższy. Kamil, jak tam rozgrzałeś się? Szykuj się. Tu jest nasz tajlandzki ten. Nasz tajlandzki sparring partner. No. Ze zwodem mówiłem, czyli ze znuką. Dobrze, może być. Trzy na lewo, trzy na prawo.